pompy stosowane są w niemal każdej gałęzi przemysłu przy różnorodnych procesach, m.in. w sektorze lakierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, drukarskim, chemicznym, petrochemicznym i spożywczym. Wykorzystywane są m.in. do oczyszczania ścieków, dozowania kwasów, transportu odczynników, zawiesin i różnego rodzaju cieczy. Wśród pomp możemy wyróżnić pompy odśrodkowe, w których obracający się wirnik powoduje przepływ medium, oraz pompy wyporowe. Ich działanie oparte jest na zmianie objętości przestrzeni, w której znajduje się ciecz. Wśród tych ostatnich wyróżniamy wszechstronne pompy membranowe, zasilane sprężonym powietrzem lub wyposażone w napęd elektryczny. Pompy mogą być samodzielnymi urządzeniami lub stanowić część całego układu. Dziś zobaczymy, jak powstają pompy membranowe. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Tapflo w Tczewie. Firma Tapflo powstała w 1980 roku w miejscowości Kungälv, niedaleko szwedzkiego Göteborga. Obecnie centrum produkcyjne i dystrybucyjne grupy Tapflo znajduje się w Polsce. Na świecie posiadamy własne firmy dystrybucyjne w 30 krajach. Przyjrzyjmy się działaniu pompy membranowej. Dwie membrany połączone są za pomocą osi i popychane w jedną i drugą stronę poprzez naprzemienne zasilanie sprężonym powietrzem komór powietrznych znajdujących się za membranami. Automatyczne przekierowanie powietrza realizowane jest przez dystrybutor powietrza. W komorach po drugiej stronie membrany znajduje się pompowane medium. Gdy zwiększa się objętość jednej z tych komór, wykonywany jest cykl zsawny. Automatycznie w drugiej komorze objętość się zmniejsza i wykonywany jest cykl tłoczny. Kule zaworowe otwierają i zamykają przepływ cieczy, która jest zasysana do komór, a następnie tłoczona do układu. Żeby pompa działała poprawnie, współpracując z dedykowanym medium, kluczowa jest praca konstruktorów. Proces produkcji zaczyna się w tym dziale. Opracowywane są tu konstrukcje wszystkich urządzeń. Za pomocą symulacji, już na etapie projektowania, można sprawdzić działanie całych zespołów. Dzięki wirtualnemu prototypowaniu, liczba fizycznych prototypów i ich testów zostaje ograniczona do minimum, co pozwala znacznie szybciej rozpocząć proces produkcji. Technolog potwierdza optymalność modeli pod względem produkcyjnym. Przygotowuje gotowy kod dla obrabiarek CNC. Na podstawie zlecenia pracownicy magazynu przygotowują materiały, które posłużą do produkcji, m.in. wałki z polipropylenu czy polietylenu oraz wałki stalowe lub mosiężne. Następnie za pomocą piły odcinane są kawałki surowca o odpowiednich wymiarach, które zostaną poddane obróbce na maszynach CNC. W tokarko-frezarce pięcioosiowej z polipropylenu wykonywany jest tak zwany center block. To w nim umieszczony zostanie dystrybutor powietrza. Na frezarce czteroosiowej z kolei przygotowywany jest bok pompy. Obróbce poddawana jest formatka z polietylenu. Tutaj z kolei toczone są kule zaworowe. Niektóre pompy wyposażone są w tłumik, który tłumi pulsacje, jakie powstają w wyniku działania pompy. Po obróbce skrawaniem gratowane są ostre krawędzie detali. Następnie dział kontroli jakości wykonuje pomiary. Sprawdzane są wysokość i szerokość elementów, średnice kanałów czy chropowatość powierzchni. Sprzęt pomiarowy umożliwia pomiary z dokładnością do 1 mikrona. Dział jakości odpowiedzialny jest również za inspekcję wejściową, mającą na celu sprawdzenie jakości materiałów wykorzystywanych do produkcji. Komponenty trafiają do magazynu części, gdzie na podstawie zlecenia produkcyjnego pracownicy kompletują zestawy dla działu montażu. Przygotowywane są wszystkie części, z których złożona zostanie pompa. W dziale montażu zaczynamy od uzbrojenia boków.
Montowane są stopy, kule zaworowe oraz tuleje przytrzymujące kule. W tym samym czasie przygotowywany jest dystrybutor powietrza, który umieszcza się w center bloku. Do tego elementu przytwierdzane są także membrany. Na koniec center blok łączony jest z bokami. Po wygrawerowaniu tabliczki znamionowej przychodzi czas na testy końcowe. Pompa podłączana jest do układu i sprawdzane jest jej działanie. Takim testom poddawana jest każda pompa wyprodukowana w zakładzie. Urządzenia TapFlow mają kilka tysięcy konfiguracji. Gotowe pompy pakowane są do kartonów. A następnie do opakowań zbiorczych. W ciągu miesiąca w zakładzie produkcyjnym w Tczewie powstaje około 4000 pomp i urządzeń, które trafiają do klientów na całym świecie. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.